24 sierpnia 1847 roku urodził się Tomasz Pryliński. Pochodził z Warszawy, studiował w szkołach politechnicznych w Monachium i Curychu, jednak na stałe zamieszkał w Krakowie, w którym zdobył uznanie jako jeden z najciekawszych architektów i konserwatorów drugiej połowy XIX stulecia. Młody architekt zafascynowany sztuką włoskiego renesansu znalazł w mieście grono osób, które wsparły jego karierę. Jedną z nich był Jan Matejko, dla którego przebudował dom przy ulicy Floriańskiej i z którym połączyła go wieloletnia przyjaźń. Dzięki wsparciu cenionego malarza otrzymał w drodze konkursu jedno z najbardziej prestiżowych zleceń w mieście – restaurację i przebudowę zrujnowanych sukienic. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zachowały się zdjęcia projektów wielkiej przebudowy zakończonej w 1879 roku z odręcznymi dedykacjami Tomasza Prylińskiego. Architekt usunął z sukienic liczne szpetne przybudówki i jatki, a w ich miejsce dobudował arkadowe, neogotyckie podcienia z witrynami sklepowymi. Na dłuższych bokach hali wzniósł okazałe neorenesansowe ryzality z attykami, a pierwsze piętro przekształcił na sale wystawiennicze dla nowo powstałego Muzeum Narodowego. Całości dzieła dopełniła bogata dekoracja rzeźbiarska, dzięki której surowa dotąd bryła hali stała się elegancką, reprezentacyjną budowlą i wizytówką XIX-wiecznego Krakowa. Pomimo krytyki za zbyt dużą ingerencję architekta w zabytkową budowlę, Pryliński otrzymał kolejne zlecenia, tworząc wspaniałe neorenesansowe gmachy. Wśród nich siedzibę Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń Florianka przy ulicy Basztowej, kasyno wojskowe przy ulicy Zyblikiewicza, uważane za jeden z najgustowniejszych budynków w Krakowie, a także nowoczesny zakład imienia Helclów. Jednak jego najważniejszym dziełem było sporządzenie planów restauracji Zamku Królewskiego na Wawelu i odtworzenie jego wyglądu z czasów świetności w XVI i XVII wieku. Wielki miłośnik zabytków włoskich poświęcił się temu niemal fanatycznie. W ciągu 2 lat przeprowadził monumentalne prace badawcze, wykonując 65 inwentaryzacyjnych plansz z rekonstrukcjami rysunkowymi i na tamte czasy nowatorską, precyzyjną dokumentacją fotograficzną. Praca ta zyskała wielkie uznanie w całej Europie, stając się ważnym materiałem dla późniejszej restauracji wawelskiego zamku.